Co? Witamy się? Wszystkim. Jak się witamy? Cześć wszystkim! Cześć! No, jak co wtorek, mamy nowy odcinek z Tymkiem, jako gościem, można powiedzieć, na razie honorowym. I co dalej? Kolejna gierka dla takich małych brzdąców. Tym razem pożyczyliśmy od cioci Oli, tak? Od cioci Oli pożyczyliśmy grę. Nazywa się Little Action. Co jest fajne w tej grze? Co jest fajne w tej grze? Szybki! Co jest? Szybki! Zwierzątki, tak? Masz rację. Są tu zwierzątka. Możecie zobaczyć na opakowaniu, jest ich dokładnie 6. I oprócz tych zwierzątek, które są naprawdę słodkie, proszę. Co to jest za zwierzątko? Rysek. Tygrysek. A to? Ara. To nie jest ara. Co to jest za zwierzę? Tu? Tupak. Gratuluję. Tukan. Tukan. Nie. Są jeszcze... Nie, to krokodyl. Krokodyl? Nie, tu jest krokodyl. Co ci się pomieszało, gościu? Pomieszało się. Mhm. To... Mamy jeszcze misje dla dziecka, które są do wypełnienia. I dodatkowo mamy jeszcze takie... Nie uda się Tymkowi. Czemu się nie uda Tymkowi? Damy radę na pewno. Są jeszcze medale. Co dają te medale? Sławę na dzielni i jeszcze kilka innych dziwnych rzeczy. Ale tak naprawdę to dziecko dostaje te medale za to, jeżeli uda mu się wykonać jakieś tam zadanie, które wylosuje. Chodzi, mam trochę do szybka takie do... Drugiego zwierzątka? Zobaczymy. Dobra, jak wygląda rozgrywka? Tasujemy sobie te duże karty. Jest ich sporo i są grube, ja dlatego to jest... Tutaj był krokodyl. Dobrze, jak był krokodyl. To jest ich plus, że one są grube, szybko się nie zniszczą. Co potem? Losujemy jedną kartę. Taką. Taką. Czekaj, pokażemy do kamery, co trzeba zrobić, żeby tutaj widzieli nasi... nasza widownia. Ma ustawić tak te dwa zwierzątka, żeby jedno trzymało się na drugim przez, z tego co pamiętam, przynajmniej 3 sekundy. Udamy? Uda się zrobić tak, żeby położyć babkę na krokodylku? No. A? Uwaga. Puszczaj. Puszczaj, no. Ja cię. Super, trzyma się za ogon, tak? I co? I po ukończonym takim zadaniu nasza pociecha dostaje... Co to jest, pamiętasz? Krokodylik. Krokodylek. Czyli dostałeś medal z krokodylkiem, tak? Ok, jeżeli gramy w wariant solo z dzieckiem, no to możemy jechać z kolejną kartą. I te zadania są podzielone na kilka kategorii. Pierwsza to jest... Taki. Są też tam medale z takim zwierzątkiem, tak? Z taką małpką. Ok. Wyprzedzasz, gościu. Co, jakie są jeszcze typy innych zadań? Bierzemy określone zwierzątko, dziecko musi go podrzucić i złapać, wtedy dostaje medal. Następne. Co jeszcze? Mamy kolejny typ zadania. Bierzemy jedno zwierzątko. Drugie zwierzątko ustawiamy tutaj na pudełku. I medala. I musimy... Medalam. I musimy rzucić tak tym zwierzątkiem, żeby trafić w to. Próbujesz? Próbuję. No. Nie ma co chodziło. No niestety się nie udało, więc tym razem medalu nie ma, kolego. Ale będziemy próbować dalej. I mamo. Mamy jeszcze, Tymka, ulubione zadanie. Ulubiony typ zadania. Bierzesz zwierzątko. Takiego tygryska. I co się robi z tym tygryskiem? Za plecami się przekłada. Raz. Wyciągamy. Nie. Druga rączka. Raz. No, wyciągaj. Tak, drugi raz. Coś ci się pomyliło. Ale właśnie o to chodzi. Bierze dziecko swoje zwierzątko, przekłada za plecami. Raz, dwa, trzy i dostaje medal. A co medal?
Może sobie wziąć medal, bo tata zrobił zadanie. Gdzie jest? Tu, proszę. Żyłeś taki? Nie. Nie taki medal. Dziękuję, dostałem medal. Ok, kolejne zadanie. Typ zadania tak naprawdę. Bierzemy zwierzątko i ustawiamy na... Na głowę. Na głowę. I ono też musi się utrzymać przez określony czas. Mama. Super! To zwierzątko również... To zwierzątko również musi się utrzymać na głowie przez określony czas. Tak jak możecie zauważyć, te zadania są dla każdego zwierzątka. Nie będzie faworyzowania jednego zwierzątka przez dziecko. O, mam taki krokodylek. I co jeszcze? Taki mam krokodylek. Krokodylka złapała sobie, tak? Dobra. I ostatni typ zadania. Bierzemy pudełeczko, trzymamy, dziecko bierze zabawkę. Tym razem co to jest za zwierzątko? Tygryska. To jest tygrysek? No, może nie chcieć, że to jest tygrysek. I co robimy? Wrzucamy tym tygryskiem do pudełeczka. Do pudełeczka. Super! Jak trafiłeś, to masz. Ty też chcesz próbować rzucać? No to dawaj. Super! Udało się. Jedzie taki. Dawaj. Rzucimy. Nikt nie widział. Magię montażu. I ostatni? Super. Udało się. Udało się. Jak widzicie, mogę teraz ja coś powiedzieć? Dobra. Jak widzicie, no zabawy jest co niemiara z takim małym urwisem. Dziecko będzie próbowało zrobić wszystkie te zadania po to, żeby dostać jak najwięcej tych orderów, medali, punktów. Już mi zabrał tygryska. I mieć jak najwięcej punktów. Jeżeli będzie to zabawa w dwójkę dzieci, w rówieśników, to będzie to jakaś tam szczypta rywalizacji, że jednemu dziecku się udało, drugiemu dziecku się nie udało, tych medali jest troszeczkę mniej. Nie mam tuka. Nie masz tukana? Jest tukan. A co chcesz? Ma tukę tukana. Ty poszukaj. No widzicie, nawet nie mogę spokojnie nagrać materiału, bo cały czas muszę coś znaleźć. O super, medal z tukanem. Okej. Wydawnictwo, które wydało tę grę, to jest Dieka. Tutaj podają, że dzieci, które najlepiej odnajdą się w tego typu grach, to jest od 2,5 do 5 lat. My myślimy, że jeżeli będziecie troszeczkę ułatwiać dziecku, pomagać mu, to może być to nawet jako jedna z pierwszych gier dla waszych pociech. Także myślę, że to jest to jedno z fajniejszych gier, jeżeli próbujecie zacząć planszówki wprowadzać do swojego dziecka. Dodatkowo, tak jak mówiłem wcześniej, wszystkie te medale, karty są z bardzo grubego materiału, także ciężko będzie to zniszczyć, no ewentualnie zgnieść, no ale to no jak z małym dzieckiem, wiecie, na chwileczkę się odwrócicie i wszystko może zostać zniszczone, ale z tym będzie mu na pewno ciężej niż z kartonem lub jakimś tam papierkowym, jakąś tam papierkową wersją karty. Zbieramy. O, widzicie. No i po skończonej grze możemy poprosić dziecko, żeby nam pomogło w schowaniu naszej gry, tak? I jeszcze jedna rzecz. Te zwierzaczki bardzo fajnie są zrobione. Zabrałeś? Te zwierzaczki bardzo fajnie są zrobione. Są z fajnego materiału, nie jest to jakiś taki tani chiński materiał, tylko są naprawdę zrobione bardzo fajnie. I chyba tyle z naszej strony. Bardzo polecamy. Dziękujemy cioci Oli, tak? Dziękujemy cioci Oli za pożyczenie gierki. Na pewno nie będzie leżeć bezczynnie na naszej szafce. Okej. Mam nadzieję, że wam się podobał ten materiał. Jeżeli tak, zostawcie lajka. Będziemy polecać coraz więcej gier dla takich maluszków i może jak nam się uda, to dla trochę większych waszych pociech też. Możecie się z nami podzielić w komentarzu informacją, z czym mierzycie się razem ze swoimi pociechami, w jakie gry gracie, może macie jakieś własne pomysły, może wykorzystujecie jakieś gry typu print and play znalezione w internecie. Bardzo nam ułatwi to
znalezienie wspólnego języka z wami, czyli z młodymi rodzicami. Z naszej strony mam jeszcze sporo gier do omówienia dla dzieciaków, także polecam zostawić suba i polecam zostawić lajka. A z komentarzy, które zostawicie pod tym filmikiem, wylosujemy nagrodę. Tak? Pod tym filmikiem prosimy o zostawianie komentarzy z informacją, jaka jest wasza ulubiona gra, albo jest jaka jest ulubiona gra waszej pociechy. Jeżeli macie na naszym kanale suba zostawionego i zostawicie komentarz, to bierzecie udział w konkursie, w którym można wygrać Dice Tower, który prezentowaliśmy w tym filmiku. Także zapraszam do pooglądania, zresztą on był tak trochę zrobiony śmiechawo. Ale te Dice Towery są mega fajne, jeżeli chodzi o grę. Nie tylko z takimi małymi dziećmi, chyba że jesteście takimi freakami gier planszowych jak i my. Okej, w tym filmiku to już koniec. Tak? Dziękujemy za pooglądanie naszego materiału. Mam nadzieję, że wam się bardzo podobał. A tymczasem trzymajcie się ciepło i... Grajcie! Grajcie planszowe! Tak jest! Piąteczka!